Dobry wieczór Państwu, Edyta Lewandowska, Telewizja Polska. Witam Państwa serdecznie z gmachu głównego TVP przy ulicy Woronicza 17 w Warszawie. Witam widzów TVP Info, Polsat News, TVN24 na wspólnej debacie 14 kandydatów na prezydenta Warszawy. Producentem programu jest Telewizja Polska, a debatę warszawską razem ze mną poprowadzą Piotr Wyćwicki, Polsat News. Igor Sokołowski, TVN24. Dobry wieczór. W studiu witamy wszystkich 14 kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta stolicy. A oto nasi kandydaci. Sławomir Antonik, Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy. Jakub Stefaniak, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe. Rafał Trzaskowski, Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór. Andrzej Rozenek, Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem. Dobry wieczór. Marek Jakubiak, Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz 15. Moje uszanowanie. O głosy mieszkańców stolicy w tych wyborach samorządowych walczą także Janusz Korwin-Mikke, Komitet Wyborczy Wyborców Wolność w Samorządzie. Witam Państwa ujrzenie. Z nami jest także Patryk Jaki, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Naszym gościem dzisiejszego wieczoru także pani Justyna Glusman, Komitet Wyborczy Wyborców Miasto jest Nasze, Ruchy Miejskie. Dobry wieczór Państwu. Witamy także pana Piotra Ikonowicza, Komitet Wyborczy Wyborców Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza. Dobry wieczór. I nasz następny kandydat Paweł Tanajno, Komitet Wyborczy Wyborców Odkorkujemy Warszawę, Rikcz Tanajno, Hawajska Plus. Witam serdecznie warszawiacy, jesteście najlepsi. Z nami jest także Jan Śpiewak, Komitet Wyborczy Wyborców Jana Śpiewaka, Wygra Warszawa. Dobry wieczór. I Krystyna Krzekotowska, Komitet Wyborczy Światowego Kongresu Polaków. Dumni warszawiacy, dumna Warszawo. Dobry wieczór. Jan Potocki, Komitet Wyborczy Druga Rzeczpospolita Polska. Dobry wieczór Państwu. I Jacek Wojciechowicz, Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Wojciechowicza, Akcja Warszawa. Dobry wieczór. Oto nasi kandydaci. Raz jeszcze serdecznie witam Państwa w gmachu głównym Telewizji Polskiej przy ulicy Woronicza 17 w Warszawie. Bardzo miłe słowa do mieszkańców Warszawy już padły. Kolejne minuty takiej dowolności nie przewidują, dlatego że kandydaci odpowiedzą w sumie na 6 pytań po 2 pytania zadane przez nas. Żeby Państwo mieli świadomość, kolejność zadawania pytań przypadkowa nie jest, bo została ustalona w drodze losowania. I tak pierwsze pytanie zadam ja, następne pytanie Igor Sokołowski z TVN24, a następne Piotr Witwicki. I później kolejno zadamy następne pytania. W sumie tych pytań będzie 6. Przypominamy Państwu, że ustaliliśmy, iż nasze pytania nie będą dłuższe niż 30 sekund, zaś Państwa odpowiedzi nie mogą być dłuższe niż 45 sekund. Więc proszę zauważyć, że mamy trudniej. Państwo będą widzieć upływający czas na ekranach swoich telewizorów. Kandydaci będą też tutaj widzieć upływający czas na specjalnym ekranie. Wszyscy więc będą kontrolować czas, a to bardzo ważne, bo na 5 sekund przed zakończeniem każdej wypowiedzi będziemy słyszeć właśnie taki gong. No, on oznacza, że koniec jest bliski tej wypowiedzi. Będziemy tego bardzo rygorystycznie pilnować. Przypominamy, 45 sekund i nie ma tutaj miejsca na absolutnie żadne kompromisy. 45 sekund mija, heble w dół. Musimy uprzedzić także, że mikrofon zostanie wyłączony w momencie, kiedy ktokolwiek z kandydatów swoją wypowiedzią naruszy prawo. O tym, czy tak się stanie, będą decydować przedstawiciele 3 telewizji. TVN24, Polsat News i Telewizji Polskiej, którzy są w reżyserce tego studia i czuwają nad przebiegiem tego programu. A teraz kwestia, która wzbudziła największe emocje wśród kandydatów, którzy są tutaj z nami. 30 sekund na taką wolną wypowiedź. Z jednej strony może być ona wykorzystana na ripostę w dowolnym momencie debaty, ale może być wykorzystana tylko raz. Może być też wykorzystana jako mowa końcowa. Nie można jej dzielić na odcinki. Jeżeli raz już się ją wykorzystuje, to koniec. Nie 2 razy po 15 sekund, raz po 30. To bardzo ważne. No i trochę teraz będzie jak w szkole. Z jednej strony my zadajemy pytania, a z drugiej strony kandydaci swoją chęć do wolnej wypowiedzi mogą zgłosić poprzez podniesienie ręki. I tak wyglądają, proszę Państwa, zasady debaty warszawskiej.
jest 6 pytań, 14 odpowiedzi i jednorazowo 30 sekund na wolną wypowiedź. To może być riposta lub wolna wypowiedź na koniec, podsumowująca tę debatę. Mam nadzieję, że dla Państwa wszystko jest już jasne. A zatem zaczynamy debatę warszawską. Runda pierwsza, proszę Państwa, i pierwsze pytanie do wszystkich. Jak już Państwu powiedzieliśmy, to pierwsze pytanie wylosowała Telewizja Polska, a zatem ja je zadam. Proszę Państwa teraz o uwagę. Oto treść pytania. Chciałabym poprosić naszych szanownych kandydatów o podsumowanie ostatnich 12 lat rządów w warszawskim ratuszu. Chciałabym, by powstał punkt odniesienia, by Państwo odpowiedzieli, jak w przypadku sukcesu wyborczego zamierzacie prowadzić politykę. Czy będziecie kontynuować politykę dotychczasowej prezydent, czy też od razu wprowadzą Państwo zmiany. I pierwsza odpowiedź, przypominam o 45 sekundach. Pierwszy odpowiada Jan Potocki. Dobrze Państwu. Proszę Państwa, tutaj się nie ma czym chwalić. Przez te lata de facto nie zostało nic zrobione. Mamy tak zwaną reprywatyzację, dziką reprywatyzację. I tutaj nie można mówić o czymkolwiek więcej. Ja uważam, że trzeba ją zakończyć. Trwa komisja. Ta, która jest w Sejmie i tak de facto ona niczego nie zrobiła do tej pory. Są przesłuchania, ale gdzie są efekty tej komisji? Nie ma i nigdy nie będzie. A dlaczego? Nie będzie dlatego, że to wszystko jest to samo. Czy to będzie rządziła Prawo Sprawiedliwość, czy to będzie rządziło PiS, czy to będzie rządziło SLD? Będzie to samo, ponieważ to są stare dzieje zaszłości i tutaj na to nie ma rady. Nie możemy na to patrzeć i dopuścić, aby tak było dalej. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Upłynęło 45 sekund. Kolejnym kandydatem, który odpowie na to pytanie, jest Jacek Wojciechowicz. Szanowni Państwo, przez ostatnie 10 lat, właściwie te 3 kadencje, byłem pierwszym zastępcą prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Uważam, że te 3 kadencje zostały świetnie wykorzystane. Nigdy w Warszawie nie zainwestowano, nie zbudowano tylu obiektów, co właśnie w tych 3 kadencjach. Zorganizowaliśmy, za co też odpowiadałem, Euro 2012. Zorganizowaliśmy świetną komunikację. Eksperci, ale nie tylko eksperci, twierdzą, że jest to jedna z lepszych, jak nie najlepsza komunikacja w Europie. Komunikacja oczywiście publiczna. Oczywiście pewnym cieniem kładzie się na tym wszystkim reprywatyzacja, ale ja się tym nie zajmowałem, tylko tym. Dziękujemy za odpowiedź. Prosimy o odpowiedź kandydatkę Justynę Glusman. Proszę Państwa, Warszawa to miasto ogromnego potencjału, ale także ogromnych, niezałatwionych problemów. Wawer nie ma kanalizacji, Białołęka nie ma dobrego transportu. W całym mieście brakuje żłobków, a w wielu dzielnicach przedszkoli. To są te podstawowe problemy, które załatwimy, jeżeli wygramy te wybory. Warszawa się rozwija, ale ten rozwój w dużej mierze przypada dlatego, że jest to stolica Polski. Przyjeżdżają tu mieszkańcy z całego kraju, którzy stanowią ten największy potencjał. Największym potencjałem Warszawy są właśnie jej mieszkańcy, a my będziemy się koncentrować na podstawowych potrzebach, na infrastrukturze społecznej, żłobkach, przedszkolach, na powstawaniu osiedli z całą tą infrastrukturą, transporcie publicznym i jakości powietrza. Dziękuję za odpowiedź. Na to samo pytanie odpowiada Jan Śpiewak. Gdyby Raymond dzisiaj pisał Ziemię Obiecaną, to prawdopodobnie umieściłby jej akcję w Warszawie. Warszawa to jest miejsce, które przyciąga ludzi z całego kraju, z całego świata, przedsiębiorczych i zmieniło się w ciągu ostatnich 10 lat w sposób niewiarygodny, w ogromnej części na plus. Ale są rzeczy, które nie zostały załatwione, są rzeczy, są błędy, które zostały popełnione. Mówimy o aferze reprywatyzacyjnej, mówimy o naprawieniu krzywd lokatorów, które zostały wyrządzone przez Hannę Gronkiewicz-Walc i Platformę Obywatelską w Warszawie. Czas wielkich inwestycji. Teraz jest czas na inwestowanie w jakość życia mieszkańców, w załatwienie sprawy smogu, załatwienie drobnych spraw, takich jak chociażby kwestie ławek czy toalet publicznych. Musimy inwestować w ludzi, czyli też musimy budować mieszkania tanie na wynajem. To są nasze priorytety i tym będziemy się zajmować w najbliższych latach. Dziękuję za odpowiedź. Na pytanie odpowiada Rafał Trzaskowski. Proszę Państwa, ja jak większość warszawiaków oceniam te ostatnie 12 lat bardzo pozytywnie i to widać gołym okiem, że Warszawa się zmieniła nie do poznania, zwłaszcza jeżeli chodzi o inwestycje infrastrukturalne, jeżeli chodzi o kwestie takie jak bulwary czy Centrum Nauki Kopernik. Ale w tej chwili rzeczywiście trzeba przełożyć wajchę i skupić się na tym, żeby Warszawa była lepszym miejscem do mieszkania, skupić się na jakości życia. Przede wszystkim na kwestiach takich jak edukacja, przede wszystkim na kwestiach takich jak pomoc seniorom, na przykład poprawa służby zdrowia, czy
czy kwestie takie jak więcej zieleni. To są dokładnie te kwestie, na których trzeba się w tej chwili skupić. To są priorytety. Będziemy kończyli oczywiście tę fazę inwestycyjną. Będziemy dalej budować metro czy ułatwienia dla kierowców, ale dzisiaj przychodzi czas na to, żeby w Warszawie po prostu lepiej się żyło i dlatego skupię się na jakości. Dziękujemy za odpowiedź i odpowiedź na to samo pytanie poproszę Jakuba Stefaniaka. Szanowni Państwo, Warszawa jest tak jak ten samochód w moim spocie. Ona jedzie do przodu, czasem wolniej, czasem szybciej, tylko trzeba mieć pomysł na to, jak ten silnik usprawniać i wszystkie rozwiązania systemowe, które przez wiele ostatnich dni prezentowaliśmy Państwu, właśnie temu służą. Oczywiście trzeba inwestować w infrastrukturę, ale trzeba też pomyśleć o tym, żeby mieszkańców zachęcić do tego, żeby płacili tutaj w Warszawie podatki. Mieszkańcy Warszawy muszą mieć więcej tej przysłowiowej marchewki, a mniej kija. Na pewno chcielibyśmy im zaoferować bezpłatną komunikację miejską. Na pewno chcielibyśmy wprowadzić warszawską kartę seniora, bo to jest grupa bardzo odrzucona, a za chwilę będziemy mieli 500 000 seniorów w Warszawie. Chcielibyśmy też rozpocząć pracę nad ustawą reprywatyzacyjną. Miał pan jeszcze 3 sekundy. Natomiast pozostałym kandydatom przypominam o 45 sekundach i że po upływie tego czasu wyłączamy mikrofon. O odpowiedź na pytanie proszę pana Sławomira Antonika. Drodzy Państwo, jest pokusa budowania na spalonej ziemi. Coraz częściej słyszymy o tym, że ktoś coś źle zrobił. Nie, Warszawa się rozwija i myślę, że kontynuacja w zakresie infrastruktury jest niezwykle konieczna. Ponadto trzeba rzeczywiście uzupełnić i wyeliminować te mankamenty, które dostrzegliśmy. Te, które zostały już wspomniane przez wcześniej występujących kontrkandydatów. Wydaje mi się, że ustawę reprywatyzacyjną powinno się wprowadzić czym prędzej. I tu jest apel do posłów. A jeszcze przypomnę jedną rzecz w zakresie dekretu Bieruta. Dotychczas nie są wykonane regulacje, które wynikają z tej ustawy. Dlatego też myślę, że to powinno rozwiązać wszystkie problemy. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Szanowni Państwo, przypomnę po to, by nasi widzowie również mieli jasność moje pytanie. Prosiłam o podsumowanie ostatnich 12 lat rządów w Warszawie i zwracałam się do Państwa z prośbą o ustosunkowanie się do tych rządów, o próbę oceny oraz o odpowiedź, czy będą Państwo kontynuować dotychczasową politykę pani prezydent, czy też od razu wprowadzą, od razu, niezwłocznie po objęciu stanowiska, wprowadzą zmiany. Na pytanie odpowiada Patryk Jaki. Warszawa przez ostatnie 12 lat się rozwijała siłą mieszkańców. Niestety samorząd był upartyjniony i nie potrafił dogonić mieszkańców. Dlatego chcę zaproponować nową jakość. Mianowicie tu jest moja rezygnacja z członkostwa w partii, do której należę. SP. I chcę zaproponować prawdziwą prezydenturę bezpartyjną dla wszystkich. Z drugiej strony mam rezygnację z członkostwa dla Rafała Trzaskowskiego. Dlatego, że wiele osób mówi, że jeżeli zostanie prezydentem, będzie tylko śpiącym królewiczem, za którym będzie stał układ Kierwińskiego i Gronkiewicz-Walc. Dlatego to jest prawdziwy test na wiarygodność w polityce. Czy Rafał Trzaskowski będzie prezydentem dla wszystkich, czy prezydentem partyjnym? Dziękuję za odpowiedź. Dziękuję bardzo. I kolejna osoba, kandydatka, pani Krystyna Krzekotowska. Proszę Państwa, Światowy Kongres Polaków, ja jako prezydent i mój radni przede wszystkim chcemy zadbać o to, żeby dać szansę dla przedsiębiorczych, żeby mogli nie być dręczeni podnoszeniem czynszu nieustannie i doprowadzeniem ich do upadku, a jednocześnie zadbać o ludzi biedniejszych, o to, żeby im obniżyć czynsze, zbudować mieszkania tańsze, zlikwidować również takie nadmierne opłaty jak śmieciowe, jak te w zawodę. 500 zł dla bogatego nic nie znaczy, ale dla biednego 5 zł jest istotne, bo ma za co kupić mleko i chleb dla swojego dziecka. Więc pamiętajmy, szansa dla przedsiębiorczych, żeby mogli rozwijać Warszawę i pomoc dla biednych, dla słabszych. Bardzo dziękujemy za odpowiedź. Kolejny na to pytanie odpowiada Andrzej Rozenek. Warszawa jest podzielona. Warszawa jest podzielona dlatego, że od wielu lat rządzi Warszawą prawica. I przez ostatnie 12 lat zabrakło w Warszawie zwykłej, prostej wrażliwości społecznej. Moje hasło to miasto społeczne Warszawa. Chcę, żeby Warszawa była dla ludzi, żeby była miastem szczęśliwym, tak jak pisze o tym Charles Montgomery w swojej książce. Chcę, żeby Warszawa była odkorkowana, żeby była takim miastem, w którym się fantastycznie żyje, w którym ludzie czują się dobrze. Taką Warszawę możemy zrobić wyłącznie wtedy, kiedy będzie lewica u władzy. Bo to lewica myśli o ludziach, lewica robi dla ludzi zmiany, które są korzystne, a potem przychodzi prawica i niestety to wszystko psuje. Dziękuję za odpowiedź i o
Odpowiedź na to pytanie poproszę kandydata, pana Pawła Tanajno. Ja pozwolę sobie jeszcze raz się przywitać. Witam serdecznie wszystkich warszawiaków. Nazywam się Jan Paweł Tanajno i mieszkam w Warszawie od urodzenia. I wiem, że to miejsce, w którym mieszkają wyjątkowi ludzie. Ciężko pracujemy na swój sukces, jesteśmy z tego dumni. I bardzo myślę, wszystkich boli postawa partii PiS i kandydata Patryka Jakiego, który chcąc odsunąć ten mafijny układ z Warszawy, jednocześnie szantażuje warszawiaków, że jeżeli on nie wygra, to zabierze zabawki i Warszawa nie dostanie pieniędzy od rządu na mosty. Patryk, rząd nie ma swoich pieniędzy, ma pieniądze, które ukradł wcześniej warszawiakom w podatku. Dziękuję za odpowiedź i poproszę pana Piotra Ikonowicza. Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz zleciła kilka lat temu badania nad długowiecznością warszawiaków w poszczególnych dzielnicach. Z tych badań wynika, że na Pradze Północ mężczyzna ma szansę pożyć 16 lat krócej niż w dzielnicy Wilanów. Nic z tym nie zrobiono. Nie wydano ani złotówki na zasypanie tej przepaści. W szkołach na Pradze nadal nie dopłaca się do zajęć dodatkowych. W Śródmieściu się dopłaca. Dopłaca się zamożnym, biednych się gnębi. Jest sytuacja taka, że ludzie mieszkają po kilkanaście osób w jednoizbowych mieszkaniach. Różnica jest większa niż między trzecim światem a Europą. Żeby tą różnicę zasypać, trzeba zmienić tą władzę. Dziękuję za odpowiedź i poproszę pana Marka Jakubiaka. Szanowni państwo, nie można ocenić działalności pani Gronkiewicz-Waltz tak po prostu. To 40 sekund to jest trochę za mało. Natomiast kojarzy mi się ta władza z nonszalancją, butą i aferą reprywatyzacyjną i mafią zbudowaną na jej podwórku. A to dlatego, że jej właśnie wtedy nie było, bo na uniwersytecie częściej bywała niż w ratuszu. Proszę państwa, dam taki przykład. Pałac Saski. Pałac Saski nie został odbudowany, dlatego że pani Gronkiewicz-Waltz odstąpiła od umowy, płacąc 16 milionów odstępnego z kieszeni podatników warszawskich. To jest po prostu skandaliczne podejście i traktowanie Warszawy jak podwórka do zarabiania pieniędzy. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Nasz kandydat zwrócił uwagę, że 45 sekund to jest krótki czas, ale przypominam, że taką długość wypowiedzi ustaliły wspólnie państwa sztaby. I ostatni w pierwszej rundzie pytań, Janusz Korwin-Mikke. Proszę państwa, podsumowanie 12 lat 45 sekund to jest po prostu kpina. Ja się skupię na jednej rzeczy, na stosunku do najbardziej pokrzywdzonych ludzi, czyli na kierowcach. Kierowcy w ogóle są w Polsce tępieni i prześladowani na różne sposoby, ale w Warszawie w szczególności. Pani Gronkiewicz-Waltz postanowiła wyrzucić kierowców, ogranicza ich prawa, ogranicza ich możliwość parkowania, jazdy, zawęża ulice, prawda, uniemożliwia skręcanie w rondach w lewo. To jest, nie widziałem tego nigdy w życiu. Cały czas chodzi o wyrzucenie kierowców. Otóż, przepraszam bardzo, samochodami jeżdżą ludzie, którzy ciężko pracują. Ludzie, którzy chcą szybko gdzieś dojechać. Ludzie, którzy chcą przewieźć towary. I tych ludzi się gnębi na korzyść urzędników, którzy jeżdżą sobie autobusami. I tak zakończyliśmy, proszę państwa, pierwszą rundę debaty warszawskiej. A przed nami runda druga. W rundzie drugiej pytania będzie zadawał Igor Sokołowski, TVN24. W ostatnich dniach obserwowaliśmy spór samorządowo-sądowy. W Lublinie tam prezydent chciał zakazać Marszu Równości. Stąd pytanie do państwa. Parada Równości i Marsz Środowisk Narodowych. Czy w Warszawie, rządzonej przez państwa, znajdzie się miejsce na oba te wydarzenia? Pierwszy na to pytanie odpowie pan Sławomir Antonik. Oczywiście, że się znajdzie, z tego względu, że nie można ludziom zakazywać wyznawania swoich poglądów i ich prezentowania. Oczywiście wszystko musi się odbywać zgodnie z prawem i w majestacie prawa. Wszelkie odstępstwa od reguł, o których mówi prawo, muszą być bardzo restrykcyjnie eliminowane. W związku z tym to samo, co miało miejsce z paradą ONR-u w Warszawie w Dzień Niepodległości, uważam za właśnie taki przykład, gdzie należało rozwiązać to zgromadzenie i zaprzestać prowadzenia tego typu działalności. Przypomnijmy, że kolejność odpowiedzi na nasze pytania także była losowana. Stąd druga osoba, która na to pytanie odpowie, to pan Jan Potocki.
Szanowni Państwo, ja nie chcę ingerować w ludzkie upodobania, czy to są innej, odmiennej płci. To mnie nie interesuje. Każdy wybiera sobie to sam i jest kowalem szczęścia. Jeżeli chodzi o tego typu manifestacje, jak najbardziej popieram. Niestety każdy obywatel ma prawo wyjść, zademonstrować, powiedzieć to, co chce. I tutaj, jeżeli chodzi o narodowościowców, całkowicie ich popieram. To jest właśnie to, co ukazuje w pewnej części obraz Polski, polskiej historii. I tutaj nie można mieć pewno, że był wyjątek ONR-ów, ale... Tam są ludzie, no i popełniają błędy. A czy było, jak było faktycznie, nikt tego nie wie. Cały czas nas się okłamuje i nie mówi prawdy. Bardzo dziękuję. Czas minął. Kolejne 45 sekund należy do pana Jakuba Stefaniaka. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o te dwa marsze, one być może budzą kontrowersje, przynajmniej jeden z nich, dlatego że odbywa się akurat w gorącym czasie kampanii. Jeśli by nie było kampanii, może nie byłoby aż tak wielkiego zamieszania i nie byłoby dylematów. Jeśli mówimy o tym, że Warszawa ma być dla wszystkich równa, otwarta, to nie możemy zabraniać nikomu żadnego z marszów, ale pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, nie można nikogo zmuszać do tego, żeby w tym marszu uczestniczyła. Po drugie, wszystko musi być bezpieczne i musi być także... w granicach prawa. Ja myślę, że gdybym był prezydentem, nie wyszedłbym na ani jedną, ani drugą z tych imprez, ale na pewno pozwoliłbym na to, żeby ci, którzy mają ochotę, brali w nich udział. 45 Dziękuję. Sekund mija szybko. Kolejne należy do pana Jacka Wojciechowicza. Jeśli chodzi o marsz równości, to jak najbardziej tak. Myślę, że to jest obowiązkiem władzy, żeby zapewnić obywatelom możliwość demonstrowania. Natomiast co do innego typu marszy, które niosą ze sobą pewne treści faszystowskie, czy mogą, jest takie podejrzenie, że tego typu treści mogą być w tych marszach używane, to oczywiście trzeba się temu zdecydowanie przeciwstawiać. Ja chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, mianowicie bardzo mnie zaniepokoiła wypowiedź pana Rafała Trzaskowskiego, który mówi o tym, że trzeba przesunąć teraz wajchę i wolniej rozwijać Warszawę. Moim zdaniem Warszawę trzeba rozwijać jeszcze szybciej po to, żeby mieć pieniądze na te wszystkie miękkie dziedziny jak edukacja. I w tym momencie właśnie czas minął. Kolejny głos należy do pana Marka Jakubiaka. Ja nie rozumiem, dlaczego Warszawę akurat w to mieszamy. To dotyczy wszystkich miast w Polsce. Otóż mówimy o demokracji. Jeżeli konstytucja określa wolność słowa i wyznania, to przepraszam, takie marsze odbywać się mogą w każdym miejscu na terenie Rzeczpospolitej, jak i również i w Warszawie. Ja w odróżnieniu od kolegi absolutnie nie dzielę jednych na lepszych i gorszych. Takie same prawa mają wszystkie organizacje, które są legalnie działającymi organizacjami społecznymi w Polsce. Dzielenie ich teraz na tych, którzy nam się podobają, albo tych, którzy nam się nie podobają, jest co najmniej dla prezydenta wstydliwe. Natomiast chcę powiedzieć, że prezydent Warszawy w absolutny sposób nie może brać czynnego udziału w tym. Natomiast patronować może zapewne wszystkiemu temu, co... Bardzo dziękuję. To jest ten moment, kiedy 45 sekund upłynęły. Teraz pan Paweł Tanajno. W naszym życiu spotykamy różne problemy. W jednej chwili ktoś nam może powiedzieć, że mamy rozwiązane sznurowadło, a za chwilę możemy się dowiedzieć, że mamy raka. Wiadomo, że nasze myśli muszą krążyć koło problemów najważniejszych i ja chciałbym, żeby w tej debacie o tych najważniejszych problemach powiedzieć. O tym, że warszawiacy umierają w korkach, o tym, że jak rząd PiSu się obrazi, nie da na mosty i Unia nie da na mosty, to skąd możemy mieć finansowanie? To jest ten moment, kiedy nie odpowiada pan na moje pytanie. Dokładnie, ale nie chciałbym odpowiadać na to pytanie, bo uważam, że warszawiacy zasługują... Ale umowa jest taka, że musi pan odpowiadać na nasze pytania. Warszawiacy zasługują na poważne tematy, bo warszawiacy są najlepsi. Paweł Tanajno, bardzo dziękuję. Jesteśmy w połowie tej rundy. I teraz pani Krystyna Krzekotowska. Dla mnie, proszę państwa, wszystkie wydarzenia, które są ważne dla obywateli, są również ważne dla mnie, niezależnie od tego, jakie mam osobiste poglądy. Bo prezydent, urząd musi być tak samo obiektywny i do dyspozycji jak prawnik lub lekarz. Dlatego, niezależnie od moich poglądów, będę na tego typu wydarzeniach zawsze z obywatelami i przy obywatelach, co się wiąże z tą strategią przyjaznego zarządzania miastem. Czyli my jesteśmy sługami, a nie obywatele w stosunku do nas. Musi się to zmienić, proszę państwa. Ja pokażę, jak my się czujemy jako obywatele. My się czujemy przygnieceni do ziemi. Wstańmy dumni warszawiacy, nie pozwólmy na przygniatanie nas.
Prawie się udało wstać na czas. Pani Krystyna Krzekotowska, przypominam, pytałem o Paradę Równości i Marsz Środowisk Narodowych. Na które z tych wydarzeń znajdzie się miejsce w Warszawie rządzonej przez państwa pan Patryk Jaki? Jeżeli zostanę prezydentem miasta stołecznego Warszawy, to nie wezmę udziału ani w jednej, ani w drugiej manifestacji, dlatego że mam silne przekonanie, że samorząd nie może być ideologiczny, a musi być pragmatyczny. Musi się koncentrować na rozwiązaniu problemów komunikacyjnych, podniesieniu jakości życia, nowe żłobki, przedszkola. Natomiast będę hołdował zasadzie wolności. Warszawa czy warszawiacy wielokrotnie przelewali krew za wolność. Dlatego manifestować w Warszawie będą mogli wszyscy. Bez względu na to, czy to będzie manifestacja lewicowa, prawicowa, czy za Patrykiem Jakim, czy przeciw Patrykowi Jakiemu. Manifestować mogą wszyscy, dlatego że Warszawa musi być światowym symbolem wolności. I to jest dla mnie najważniejsze. Natomiast pragmatyka rządzenia polega na tym, żeby koncentrować się na przykład na budowie nowej linii metra czy nowych mostów. I teraz głos oddajemy pani Justynie Glusman. Proszę państwa, prezydent Warszawy powinien uczestniczyć w życiu miasta i we wszystkich inicjatywach, które promują pozytywne wartości, takie jak tolerancja, wspólnota, patriotyzm. I dlatego nie widzę żadnego problemu w udziale prezydenta, a wręcz przeciwnie, w Paradzie Równości. I chciałabym także wziąć udział w Marszu Niepodległości. Tylko że dzisiaj on ma taką formułę, że no niestety często zdarzają się przypadki łamania prawa, incydentów rasistowskich. Więc jeżeli uda się zapewnić, że ten marsz będzie miał taką cywilizowaną formę promującą właśnie patrioty z tej najlepszej postaci, to jak najbardziej jako prezydent wezmę w nim udział i będę też go wspierać. Tylko chciałem zauważyć, że nie pytałem wprost o Marsz Niepodległości, tak aby to dla państwa było jasne. Bardzo dziękuję. Pan Andrzej Rozenek. Oczywiście obejmę patronatem Marsz Równości, a nawet stanę na jego czele. Dlatego, że dla Warszawy jest bardzo ważne, żeby polityka równościowa była jednym z fundamentów tego, co się w nowoczesnym, 21-wiecznym mieście dzieje. Ja uważam też, że ważnym zadaniem miasta i organizacji społecznych będzie edukacja antydyskryminacyjna. Dlatego powołam pełnomocniczkę do spraw równości i przeciwdziałania dyskryminacji. Będzie nią liderka inicjatywy feministycznej pani Katarzyna Kądziela. Chcę też powiedzieć, że na swoim stanowisku pozostanie pani Ewa Gawor, fantastyczny urzędnik, który odpowiada od wielu lat za bezpieczeństwo w Warszawie. I to jest moja odpowiedź na to, czy będą mogli faszyści po mieście maszerować. Nie będą mogli maszerować. Czas minął, 45 sekund, to były dla pana Andrzeja Rozenka. Kolejny, który odpowie na to pytanie, to pan Jan Śpiewak. W Polsce jest tak dzisiaj tak wiele nienawiści. Politycy szczują nas nawzajem przeciwko sobie. Wierzę, że Warszawa może być miastem, w którym chociaż nie ze wszystkim się ze sobą możemy zgadzać, to szanujemy siebie i respektujemy swoje prawa. I również prezydent Warszawy musi respektować podstawowe prawo, jakim jest wolność do zgromadzeń. Dlatego absolutnie zgodzę się zarówno na Marsz Równości, jak i Marsz Niepodległości. Ale to nie oznacza, że będę tolerować łamanie prawa. Jeśli na Marszu Niepodległości, tak jak w ostatnich latach, były wezwania do nienawiści, jeśli propagowało się nienawiść rasową, to w mieście tak zniszczonym przez nazistów, które zostało tak zburzone w czasie II wojny światowej, na to nie będzie mojej zgody i na to nie będę pozwalać. I chcę tutaj zaapelować do Rafała Trzaskowskiego, żeby również nie blokował Marszu Równości w przyszłości, tak jak to zrobiła Platforma Obywatelska w Lublinie. Po raz kolejny mówią państwo o Marszu Niepodległości. Po raz kolejny mówię, że nie o to pytałem. Przypomnijmy, Parada Równości i Marsze Środowisk Narodowych, na którą z tych imprez jest miejsce w Warszawie rządzonej przez pana Piotra Ikonowicza. Jestem socjalistą z tradycji Polskiej Partii Socjalistycznej. Obchodzimy w tym roku stulecie odzyskania niepodległości. Wielką zasługę w tej sprawie odnotował Józef Piłsudski, socjalista, członek PPS. Ale również socjaliści strajkujący, walczący również z bronią w ręku o niepodległość. Dlatego chciałbym w tym roku móc wziąć udział w Marszu Niepodległości. A Warszawa jest miejscem uświęconym krwią męczeńską ofiar faszyzmu. Ja niedawno, zbierając podpisy, spotkałem człowieka, który był ofiarą, brał udział w rzezi Woli i od tego czasu się nie uśmiecha. Myślę, że nie wolno pozwolić na faszystowskie demonstracje, dlatego w tym roku musimy zadbać... Tak kończy się 45 sekund przeznaczone na wypowiedź pana Piotra Ikonowicza. Kolejnym jest pan Janusz Korwin-Mikke. Proszę państwa, zacznijmy od tego, że w ogóle nie dopuszczę, żeby w centrum Warszawy odbywały się marsze, czy maratony, czy inne rzeczy, które blokują drogę kierowcom. Jezdnie są dlatego, żeby po nich jeździć, a nie po to, żeby maratonować. Nie rozumiem, jak można robić maraton, jak się twierdzi, że w Warszawie jest smog. To co, narażacie maratończyków na bieganie w smogu?
I zgadzam się z panem Rozenkiem, że musi być równość. Dlatego nie dopuszczę do marszu ani homoseksualistów, ani heteroseksualistów, ani onanistów, ani zoofilów, ani niczego związanego z płcią, bo na te sprawy miejsce jest w łóżku, a nie na ulicy. Oczywiście z kozą nie w łóżku, tylko w koziarni. Chciałbym tylko, aby zoofilia nie pojawiała się obok tych pozostałych marszów. Nie rozumiem. Jakaś wolność podobno panuje. Mogę porównywać wszystkich do wszystkich. Jest ustawa o radiofonii i telewizji, która nie pozwala na głoszenie pewnych treści o odpowiednich w pewnych porach. 45 sekund minęło i tę rundę zakończy głos Rafała Trzaskowskiego. Warszawa dla wszystkich. Dzisiaj rząd PiS-u spycha wszystkie mniejszości na margines. W związku z tym obowiązkiem członka opozycji jest stanie przy wszystkich mniejszościach. Ja byłem na Paradzie Równości, oczywiście udzielę jej patronatu i będę na Paradzie Równości. Natomiast jeżeli chodzi o marsze narodowców i również o Marsz Niepodległości, ja bardzo bym chciał być na tym marszu z dziećmi. Tylko przede wszystkim czekam na jasną deklarację ze strony rządzących, że nie będzie miejsca na faszyzm, rasizm, na nawoływanie do nienawiści na naszych ulicach. Ja rozumiem, że Patryk Jaki tak się wstydzi swojej partii, że chce z niej występować i jestem to w stanie zrozumieć, dlatego że rzeczywiście rozgrzeszanie tego typu zjawisk na naszych ulicach jest godne potępienia i na to w Warszawie nie będzie miejsca. To mogę zagwarantować. Tak skończyło się 45 sekund Rafała Trzaskowskiego, ale jednocześnie skończyła się runda druga, 14 odpowiedzi na kolejne z naszych pytań.